Odcinek powstał we współpracy z salonem muzycznym Fan, który udostępnił sprzęt do testów. I odpalamy. Okej, przede wszystkim to, co się rzuca od razu w uszy, to jest niezwykła śpiewność tego efektu. Dlatego, że pomimo, że jest to taki fuzowaty efekt, to ma on bardzo duży respons w zakresie górnych częstotliwości. Zajebisty. Super. Bardzo, bardzo ciekawe, kremowe brzmienie. Duży sustain. No dobra, to teraz go trochę pomęczymy. Rozjaśnimy odrobinę brzmienie. Wyrównamy volume i dodamy gaina. Zobaczymy, co tam siedzi za diabeł. No, robi się bardzo gęsto. Bardzo duże bogactwo harmoniczne i ogólnie taka, kurde, no muzykalność tego efektu jest bardzo duża. Pomimo tego, że on ma relatywnie gęstego gaina z bardzo takim tłustym dołem, niskim środkiem, to w ogóle nie jest on, jakby to powiedzieć, zagracony. Tak jak w Big Muffie czy w niektórych fuzach jest tak, że po prostu ten efekt, ten dół jest po prostu już taki, no, wygięty zupełnie. Tutaj jest pod pełną kontrolą. Jest po prostu zajebiście kontrolowalny ten efekt. Podkręcimy gain na całą pizdę. I filtr też.
zauważcie, że nawet mając gaina na cały regulator rozkręconego, mamy nadal i tak czyste brzmienie i pełną kontrolę. Dynamika jest naprawdę zajebistą rzeczą w tym efekcie i w pewnym sensie jest on połączeniem troszeczkę overdrive'a z fuzem, dlatego że ma tą taką gęstość i zbicie w środku fuza, delikatną górkę, ale też jest bardzo kremowy i zwarty jak overdrive. Więc właściwie jest to dla mnie taki crossover, ale to też jest jedno z lepszych urządzeń tego typu, jakie słyszałem. Sustain, kiedy gain jest na minimum, to mamy naprawdę rasowego, zajebistego overdrive'a. Zapraszam do subskrypcji oraz do follow'u na Instagramie oraz na Facebooku. Na razie.